I witam was bardzo serdecznie z tej strony Heros 699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka i być możliwe ostatniego odcinka z gry God of War. Ale podkreślam, tylko być może, bo ja kojarzę, że to już powinien być finito, ale mogę się mylić, bo na przykład może było coś, czego Heros zapomniał, bo było ogórkiem czy coś, ale a sądzę, że to chyba jednak będzie finito i to chyba już będzie koniec, tak więc zapowiada nam się to, że seria z Głodomora się kończy i w ten sposób umożliwi nam to rozpoczęcie innej serii, tak więc no, Głodomór, dawaj z siebie wszystko. A kto wie, po jakimś czasie może będzie Głodomór 2. Więc okej, no dobra, lecimy dalej. Poznajmy w końcu dalsze fabułę i chyba w poprzednim odcinku zapomniałem save'nąć, nie? No, czasem się zdarzy. A na chwilę obecną chodźmy więc i zobaczmy, co szykuje dla nas fabuła. Kratos, return, but too late. Ares has taken Athens. There is no more hope. No hope. Ale tak fajnie, tak. Nie ma, no, nie ma, no i tak dedło i jeszcze tak użyło i jeszcze się ruszy. No bo ona jeszcze żyje, Hels. To tak podryguje. No dobra, zatem mamy tu kolejne punkty, które można byłoby ulepszyć nasz ekwipunek, ale Heros teraz marnotrawi, nie? Bo wszystko na podstawce leci. To się uzupełnimy we wszystko. Tu nie ma bata, tu trzeba się we wszystko pouzupełniać. Okej, okay, tak dla potwierdzenia, że jakby mi ktoś nie ufał, proszę bardzo, poziom pierwszy, a już chyba powtarzam. Tak więc, no, wszystko jest na poziomie pierwszym, żeby nie było, że Herz, tam chyba ziemia Herz. Ale zobaczymy, jak wyjdzie nam ta walka, jeżeli będzie tragicznie, no to Herz coś przedwięźnie, ale myślę, że jednak damy radę. Damy radę, kuźwa. Ares, lecimy po ciebie. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine! Would you have me use it against Olympus itself? Kratos, returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned. To kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. Prepare to join. A zatem jesteśmy trochę dużym głodomorem. Oje. A zatem teraz. Jesteśmy tacy jak Ares. I w ten sam uzbrojenie, kuju. Dobra, teraz trochę muszę się Heros ogarnąć, bo walka nie jest dosyć prosta. Trzeba robić uniki, ewentualnie się bronić.
Ale jeszcze ten pad mi nie umożliwia płynnej walki. I zobaczcie, jego życie bardzo wolno schodzi. Tak więc no ten podstawowy ekwipunek to jednak będzie cisnął tak ambiwalentnie. Może weźmy sobie ramenu trochę pod tę magię, bo widzicie, trochę nam trochę daje jednak magii życia. Tak więc no można byłoby sobie tu pocisnąć, tylko jeszcze tak chciałbym się ogarnąć, jeżeli jest to możliwe. Więc właśnie trochę tutaj tego ramenu poużyjemy, bo to najlepsze jest tutaj ta opcja. No tak można powiedzieć, że tak. Dobra, a teraz właśnie ogień daje, to trzeba taką blokadę zrobić. Nie widzę za bardzo, bo ramen mi trochę zasłania. Dobra, blok. Cię nauczyłem na tym poziomie trochę trudniejszym, że jak robi coś takiego, to właśnie blok. Ale jeszcze nie przeszedłem na tym trudnym poziomie. A to tylko dlatego, że późniejszy etap jest dosyć trudniejszy. Właściwie mógłbym w gigantyczne ostrze wziąć. Myślę, to ostrze byłoby trochę go tam pocisnęło. Choć episko wyglądało jak na ty ostrze Ateny ścisnąłem. Nic nie widzę. Dobra, to sobie będzie tak cisnął. Mała blokada. Co ci to śmianie daje, chłopie? Garnij się troszeczkę. Jeszcze ostatnie ramen. Okej, okay, dawaj, teraz będzie charge'ował sobie losowe miejsca kule ognia. Tylko, że teraz widzę, że w ogóle trafił. Ale z życiem widzę, że bardzo ładnie. Chociaż na poziomie trudnym już byśmy musieli powtórzyć tę walkę, ale widzę, że cały czas tu jakoś w miarę spoko ciśniemy. Ajajajajaj. Magię tak sobie to pozdobywamy. Dobra, zdejmijmy tego ramena. Weźmy sobie spaghetti. I ewentualnie może pierogami. Jeszcze go tam pociśniemy. No i to już byłaby cała magia. Żeśmy go tam pocisnęli, a to tylko... Ujwa, jeszcze żeś... będziesz tarżował ogniami? Aja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 j. Ajajajajaj. Ares bez jaj. No, weźmy sobie te ukryte ostro, to też ukryte ostro chciałem powiedzieć. Żeby to tak fajnie episko wyglądało, bo to gigantyczne ostrze. To no może fajne jest, ale zbyt nie ułatwia, nie? Ponieważ na katcence już te ostro są naprawdę niesamowicie wielkie, nie? No, tutaj taki świr. I widzieliśmy w końcu też moment w katcence, który jest w moim intrze. Taki śmieszek, chocheszek. Ale już jego życie jest dosyć takie przeambiwalentniejsze. Można byłoby to wykorzystać. O! No tak.
Co się kuźwa ożywił? Ja ci dam kuźwa. Dobra, weźmy to jednak gigantyczne ostrze. Nie możemy się pierdzielić z nim. Że on będzie się z nami pierdzielił. Dobra, padł mnie w dosyć dziwny sposób i amatorski mnie uratował. Okej, dobra, i naciskam kółko. Ha! I jego oszczami napierdzielam w niego. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods! Can this be real? Oops. Głodomory. Danny! Ares! There is nothing you can put in my way to stop me! I will save my family! Okej, okay, a zatem musimy teraz walczyć ze swoimi jakby zombie głodomorami wersji, tylko musimy oczywiście chronić naszą tutaj żonę i córkę. Oczywiście kółko umożliwia nam regenerację ich, tylko że niestety kosztem naszego też życia. Dlatego ten etap jest właśnie najtrudniejszy, ponieważ no, jak widzicie, to trzeba jeszcze dbać o zdrowie właśnie naszej rodziny i jeszcze o swoje. A tutaj jak widzimy, te głodomory dają tylko i wyłącznie małe energię. Tak więc tutaj właśnie tutaj te spaghetti, ramen musi cały czas funkcjonować, bo bez tego to nic z tego. Chociaż to tam jeszcze życie da, ale rzadkie to jest szansa. Tego nic nie widzę. A, co się tam dzieje? Nie widzę. Chyba głodomór mnie zciął, bo kuźwa nie widziałem. No, pokonamy. Uleczmy ich trochę. No, na szczęście tutaj szybko to idzie. Dobra, ja mogę ich brać? Mogę. I na hita praktycznie padają. Tych głodomorów coraz więcej i więcej. Dobrze, że nasza rodzina taka wytrzymała jest. Chyba tamten głodomor kurwa za słabo wędrkował. Żeśmy ich w jakiś sposób uleczyli. No, weźmy gigantyczne ostrze, bo tu faktycznie może lipa idzie, bo ekwipunek mam podstawowy. No, ciśniemy ich, ciśniemy.
Jebot. Jebot, idiota. Poszedł od mojej rodziny, poszedł. Przy tych gigantycznych monstrze nie możemy za bardzo jak ratować rodzinki. Użyjmy jeszcze spaghetti. Czyżby już się kończyli? No, ale się pojawiają następni. Nie chciałem ich ratować, ale jak już ktoś to zrobił, Kratos na to już zrobił. No i teraz weź się przejrzyjcie tutaj na trudnym. To jest kuźwa nierealne. Może jest realne, ale kuźwa nie dla mnie. Ale weźmy sobie magię zusowską, czyli podasz czemu jest pierogi i tamtego jakieś kurwy pocisnąć. Tylko jeszcze chciałbym go pocisnąć. Nie mogę zbytnio, bo kuźwa. Wszystko i wszyscy atakują. Kuźwa. Magia mi się skończyła nawet tego, że mnie zauważył. No, pozdobędźmy trochę magii. No, trochę ambiwalentnie to idzie. Strasznie ambiwalentnie. Ilu tu was jeszcze pędzie, kuźwa? Może Heros to jest na zasadzie, że oni muszą tam paść? Nie. Gdyby tak było, to ja bym na hardy już przeszedł tą grę. To na pewno tak nie jest. Nie uwierzę w to. O, patrzę, już tu się głodomory z dużym ostrzem pojawiają. Na pewno idziemy do przodu. Kuźwa, życie jest już niekolorowe, kuźwa. Ja za bardzo do przodu lecę. Rodzina cierpi, a też żeby ich zregenerować, to musimy życie poświęcać. Ale jak to wygląda z ramenem? Kuźwa, jeszcze mało. O, jest, dobra. Może tamtego uda się wyeliminować, dokładnie. Ratujmy rodzinę. Chyba troszkę. Może życie jest lipne. Kratos had done the impossible. He had saved his family. Kratos, please take us home. Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. Oh God! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death. Oh, not. Not again. You should have joined me, Kratos! You should have been stronger! By the gods! The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. I still have allies in Olympus, Ares. Now, you will see how strong I am. A zatem wracamy do walki. Tym razem mając miecz, po którym kiedyś chodziliśmy. Dobra, tylko jak się tego życia prezentuje, chujwa? Ja wcisnę, aha. A to jedy, pewnie po lewej jest moje. A jego jest po prawej, okej, dobra, jak ja tracę, to on zyskuje, jak ja zyskuję, to on traci. Okej, dobra, czyli tu, kuźwo, no dobra, to już nie jest proste. O, jeszcze chciałbym wiedzieć, co się dzieje, no.
Dobra. Kurde, no przecież napierdzielałem kółkiem, no. Ale zanim się ogarnąłem, że to kółko już jest do zrobienia, no to kurde, wiadomo, że to idzie jak idzie. Dobra, trzeba się teraz trochę namęczyć, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć, przedsięwziąć i w ogóle wszystko. Tylko tutaj chciałbym, żeby blokował, ale Kratos coś niechętnie blokuje. Tak jak ten pan, który niechętnie kupował książki. Kurde. O! No. Usłyszałem dźwięk tego ostrza, to wiedziałem, że na pewno chodziło o to. Czy od tego da się uniknąć? Pewnie tak. W jakiś zaawansowany sposób, ale że Herz jest amatorem, to tak jest. Ciekawe jak to byłoby na hardzie. Pewnie kolorowo, o kuźwa. To ty ramenem tu mnie atakujesz jakimś mrocznym? O! Fajnie, że z powietrza, ale... Już niech będzie. A, tak można. Dobra, no to trochę powalczymy. O! Myślałem, że coś... jakiś skrypt się odpala. Widzę, że nie, kurde. No, ładnie. I to jest dol, i to jest dol. I jeszcze trochę tutaj, i jeszcze tu, i jeszcze to, i... Fajnie, że kuźwa. Ja! Już praktycznie całe życie mamy. Teraz trzeba ogarnąć się. O! Ach, tak lipnie trochę wyszło to. A! Jest! Remember, Kratos. It was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night... I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved. And would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven. And so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him,
Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Oh. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Okej, zatem teraz mamy coś takiego. Które chyba teoretycznie dawno powinniśmy to mieć, ale wychodzi na to, że automatycznie nam się to ulepszyło. Czyli można byłoby wnioskować, że można byłoby zaoszczędzić wszystkie punkty, nie ulepszając w ogóle tego ostrza, i dopiero tu pocisnąć. Taki świr i ćwir. O, proszę bardzo. To po naszej walce. No dobra, zatem w te... I tak powinny wyglądać nasze ostrza. A to ta moc, która tutaj tak jest, to jest tak zwana nieśmiertelność, przez które właśnie tak Kratos wygląda i wtedy może cisnąć. Jest taki urmoltol, kuziwo i w ogóle zajebiście. Ale no niestety... To jest finita. Więc przechodzimy sobie tu. Moment Olympus. I niestety, ale to już pewnie będzie końcówka. Tam się coś świeci fajnego. Bramy się otwierają. Tu mamy save'a. Gdzie sobie właśnie możemy zapisać, ojojoj, bateria mi się kończy w telefonie. Ale to jest nic w porównaniu do tego, co udało nam się osiągnąć. Bo pokonaliśmy Aresa, finalnego bossa. I jak już widzimy, dwóch trochę dosyć silnych bossów. Minotaur metalowy, Ares. I kuźwa, co tam za smog był? Czy to był smok pana Jakuba? Czy co? Nie wiem, zaraz się okaże. Sprawdzając tu. Proszę bardzo. Defeat. Jeszcze Orwes. Nie ja chciałem atakować. Aż żeśmy go na wce wypchali. A my teraz zasiądźmy na koronę. Oh yeah. Koronę, tron, kuźwa. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye
of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. A zatem dokonało się kolejna seryjka na kanale Herosa. Zakończyła się. A tylko jeszcze możemy sobie zapisać progres. No dobra, to sobie oczywiście zapiszemy. Jest! Końcowe napisy! Yeah, God of War! Jo, kolejna seryjka! I co można powiedzieć o tym Głodomorze? No cóż można powiedzieć? Gierka naprawdę przednia i większość pewnie powie, że się nią na przykład popylało na jakimś PS Vita czy nawet na jakimś innej konsolce przenośnej. Ale nie, teraz ciśnie na trójce. Z tego co chyba wiem, że te tam łańcuchy Olimpu, duch wsparcia to na pewno na te VR-ki, ale tutaj właśnie Hero cisnął na PlayStation 3. Czy ta wersja była troszeczkę taka zremake'owata? Tak mi się wydaje, że chyba nie, to ale mogę się mylić, bo wiadomo, że gdzieś tam może... No wiadomo, te pewnie pierwotnie to było na inne PlayStation, a tutaj na PlayStation 3 no to gdzieś tam wiadomo było gdzieś poprawione. No, ale spoko, tam było widać, że niektóre te cutscenki były takie no... Były, a niektóre takie no już takie lepsiejsze, takie ładniejsze, płynniejsze i w ogóle. Tak więc... pewnie gdzieś ten remake działa, no ale na przykład Głodomor. Dlaczego właśnie Głodomor tak właśnie zapadł gdzieś tutaj w moim... Tutaj, tak powiedzieć, w mojej kolekcji? Czemu akurat Głodomor tak jakoś mi się jakoś spodobał, czy coś, czy to... przez zwykłe rosomaństwo do minigierki, czy może faktycznie jakieś tam ewentualnie zapoznanie się z mitologią bogów greckich i takie tam sytuacje. No, jeżeli biorąc od początki, no to tam gdzieś ten Głodomór to jakoś za bardzo nie był gdzieś przez moje środowisko jakąś grą taką pożądalną. Przede wszystkim ten świat z tak zwanego Głodomora to mnie wprowadził nie jak to inny, jak właśnie J.D. Joker, który właśnie zrobił serię z duchu Sparty. I wtedy mi się to jakoś ta gra spodobała, tak też właśnie chciałem. Myślę sobie, a fajnie by było, gdybym też taką grę miał. Wiem, że też zrobił Łańcuchy Olimpu, ale tam za bardzo, ale tam wtedy dało 18+, i jakoś mi się to wtedy nie spodobało, jakoś mi się nie chciało. To dopiero po jakimś czasie, ale to naprawdę po jakimś czasie, bo jak tak widzę po mojej kolekcji gier, no to po w pewnym czasie sobie właśnie zakupiłem właśnie tą grę kolekcjonerską, czyli jakby połączenie dwóch gier na jednej płytce, i to właśnie był właśnie te Łańcuchy Olimpu i Duch Sparty. Natomiast jedynka i dwójka była tak przeze mnie kupiona, no bo szczerze powiedziawszy chciałem poznać historię, jaka się działa za czasów jedynki i dwójki. Tak więc jeżeli chodzi o moje pierwotne początki z Głodomorem, to były to właśnie Łańcuchy Olimpu, a potem Duch Sparty. Chociaż nie wiem, czy ja przypadkiem nie naprzemiennie grałem, ale chyba nie. Tak więc... takie były moje początki. Coś jeszcze ewentualnie o tej serii można powiedzieć. No... chyba, że teraz nie mogę powiedzieć, bo... coś może się tu fajnego pojawi teraz? Wiem, że Kratos Return. Można powiedzieć, że o... no nie, mam już menu. Tak więc... tak więc, o! Co jeszcze można powiedzieć, tak teoretycznie, o, ku mojemu zdziwieniu, Głodomor, coś cicho jest. Ale okej, okay, no dobra. To jeszcze tak na szybko, ewentualnie jak można coś by powiedzieć. No to jest właśnie
Jakby to... A, widzicie, muszę się bardziej przygotowywać na te ostatnie, bo trochę lipnie, nie? O, tak. Jeżeli możemy powiedzieć, no to ta gra God of War to jest jednym z takich właśnie fajnych gier typu akcji, że właśnie przechodzimy gdzieś z pewnej lokacji, gdzieś tam te potworki atakują, my musimy jakoś tam cisnąć. Czyli to nie jest jakiś tam, wiadomo, shooterek, czy jakieś po prostu przechodzenie z punktu do punktu, jakieś tam strategiczne rozwiązywania, no jest po prostu napierdzielanie ile wlezie, zręczne unikanie i też jakieś tam taktyczne działania. Heroes, jak widzicie, no nie zaprezentował zbytnio tego efektu, tego ultimate ratowania, no bo trzeba było te ostrza ulepszyć, no ale jak widać zaprezentowałem pod koniec odcinka. Więc ten system trochę ratuje naszą beznadziejną sytuację. Trzeba tam pokonać tam kilku przeciwników, uaktywnić i wtedy już jesteśmy ultimate healing i masakrycznie obrażenia nam wtedy podskakują. Tak więc jak widać, jest to właśnie gra na zasadzie, że ulepszamy też swój ekwipunek, stajemy się silniejsi, łatwiej pokonujemy potworki i wtedy coraz to dalej pokonujemy przeciwników i lecimy do razu. Ale tutaj Heros zaprezentował, że przeszedł to wszystko na podstawkach. Czyli teoretycznie da się, no, znaczy da się na takim poziomie, jak żeśmy grali, czyli na tym poziomie średnim, bo już na hardzie to ja nie polecam takich rzeczy robić, bo to jest niebezpieczne dla naszego zdrowia i otoczenia. Bo ja na hardzie jeszcze Głodomora nie przeszedłem. I jak widać, nie dostaliśmy też żadnego achievementu, czyli, znaczy wiadomo, że nie dostaliśmy, tam trzeba chyba przejść grę w 5 godzin, a to jakoś jest dla mnie niemożliwością. Chyba że trzeba przejść na łatwym i kuźwa też nie ulepszać w ogóle ekwipunku, cały czas cisnąć do przodu, że nagle ulepszać ekwipunek ok, ale tak żeby nie iść jakoś okrężnymi drogami, nie? Ale z drugiej strony przechodzenie tak na szybkiego gry nie jest fajne, no nie jest fajne, więc to jest tak na luzie. Teoretycznie jeszcze tu jest coś jeszcze wyposażone. Różne rzeczy, w które być możliwe można grzeć, czy ewentualnie obejrzeć sobie jakieś mody, czy coś. Secret message, guziwa. Właśnie, więc jeszcze ewentualnie można byłoby coś poświrować. Ale okej, na chwilę obecną... W sumie zakończamy tą serię. Co będzie następną serią, tego jeszcze nie wiem. Myślę, że należałoby wziąć za kolejność, jaką pozdobywałem tę grę, bo już troszeczkę zaburzyliśmy ją. Więc być możliwe, że może się pojawić gra, którą troszeczkę stopowałem, bo chciałem jakby część poprzednią, ale obawiam się, że już jej nie zdobędę, tak więc już niestety chyba będę musiał ją sobie puścić, a też przy okazji bym się chciał sobie w nią zagrać, bo oj, już bardzo dawno nie zagrałem sobie w nią, a fajnie byłoby sobie w nią pograć. Tak więc być możliwe to może być to. To może być to, ale na chwilę obecną to tyle. A zatem dziękuję wam za obejrzenie tej serii Głodomora. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Mam nadzieję, że się wam spodobała ta seria. Mam nadzieję, że jakoś tam będzie szusowała, jak na przykład Beowulf. Ciężko odpowiedzieć, ale może będzie, jak Beowulf też drążyła sobie taki tunel, w którym gdzieś tam będzie drążyć dalej i dalej i dalej. Tak więc mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę w górę pod tym filmikiem, że zostawialiście łapeczki pod tymi wszystkimi filmikami, chociaż wiadomo, ja nie zmuszam, bo wiadomo, to nie jest miłe i w każdym razie wiecie, że przez to Heros się zdenerwował kiedyś, ale okej. Tak więc dziękuję, że oglądaliście tego God of War'a i mam nadzieję, że będziecie czekać na God of War 2, który na pewno się pojawi, tylko kiedy, tego nie wiadomo. Jak Heros stwierdzi, że no chyba można byłoby już zacząć God of War 2. Więc na chwilę obecną kończę i dziękuję wam, że oglądaliście tę serię i mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne serie i inne rzeczy, które poczułem się na minimum odpowiedzialności, żeby was zaciekawić to, co tam oglądacie na moim kanale. Więc na chwilę obecną dziękuję i do zobaczenia w nowych seriach
i w tych seriach, które są, więc trzymajcie się ciepło. Cześć!